Siemano, dziecka, jestem Dominik, to jest część Aby kontynuować synchronizację, przetestuję kilka działań w trybie przyciągania uwagi. Chwyć i rzuć tego człowieka w stronę znacznika, używając przycisku pustej dłoni w trybie przyciągania uwagi. Witam pana, wiem, że pan jest nieświadomy, ale... Ale muszę pana rzucić? Zaraz. Dobrze. Jak poleciał. Używanie przycisku nóg w trybie przyciągania uwagi pozwoli ci biec sprintem. Przydaje się to do ucieczki przed strażnikami lub zbliżenia się do celu. Jednak uważaj, aby na nikogo nie wpaść, gdyż możesz stracić równowagę i przewrócić się na ziemię. Jednym sprintem musisz dotrzeć do znacznika, zanim zrobi to ten człowiek. Sorry, że tak lamię. Ale po prostu... Dawno w to nie grałem. Animus dostarczy ci również innych istotnych informacji. Ikona statusu społecznego informuje cię o twoim statusie. Aha. Wkrótce zostanie to wytłumaczone w odpowiednim kontekście. Ten symbol pojawia się, gdy obserwujecie żołnierz. Kolor żółty oznacza, że jest on nieświadomy, kim jesteś, lub tylko coś podejrzewa. Aby zobaczyć zmianę w poziomie świadomości, skrycie zabijesz tego żołnierza. Najpierw namierz cel. Teraz wybierz swe ukryte ostrze. 2. Po wybraniu ostrza podejdź do żołnierza i zlikwiduj go, używając przycisku uzbrojonej ręki. Bum! Co? Kto to zrobił? Powiedz! Ślepota. Zwłoki zwróciły uwagę drugiego żołnierza i sprawiły, że stał się czujny. Można to rozpoznać po czerwonym wskaźniku obserwacji. Zachowania agresywne lub społecznie nieakceptowane spowodują adekwatną reakcję. Aha. Sprowokuj żołnierza. Dobrze ci idzie? Ona statusu społecznego zmieniła się, pokazując, że zostały zareagowane. Sorry, tak mało mówię, ale... Dobra, dialog jest. Myślisz, że było? Już, no. Córka, że tak mało mówię, ale nie że tak mi. Powiem się skupiam. Wspaniale. Żołnierz stracił cię z pola widzenia. Teraz pobiegnij do ogrodu na dachu, aby się ukryć. Dobrze. Twoja ikona statusu wskazuje, że jesteś w tej chwili ukryty, ale żołnierz wciąż cię szuka. Poczekaj, aż twój status ponownie się zmieni. Do diabła z tym! Mam lepsze rzeczy do roboty! Świetnie. Żołnierz zgubił twój ślad. Jesteś w tej chwili anonimowy i możesz wyjść z kryjówki. Jej! Co jej? Wspaniale. Mogę wyjść z kryjówki. Super. Bycie anonimowym będzie napełniać twój wskaźnik synchronizacji i ułatwi ci wykonywanie zadań asasyna. Istnieje wiele różnych miejsc, w których możesz się ukryć. Jednak zawsze musisz najpierw zejść z pola widzenia, a następnie użyć kryjówki, aby zniknąć. A więc tak, ławka, siano, ogród i zakonnicy, okej. Okay. Ale co, jak? Tam, gdzie się mogę ukrywać. Kontynuujmy, przechodząc do demonstracji wtapiania się w otoczenie. Zdolność tę można uaktywnić przez bierne użycie nóg. Możesz naśladować uczonego i przejść obok żołnierzy, nie wzbudzając podejrzeń. Użyj tej metody, aby dostać się do znacznika za żołnierzami. Jak to mam robić, no...
od razu mówię ludziska, ja nie wiem, wiecie, ja nie wiem. O. Tak, tak to mam zrobić, jak mi miło, jak mi dobrze. Dobrze. Teraz, gdy jesteś w pełni zsynchronizowany, dostępna staje się nowa zdolność, orli wzrok. Ten szósty zmysł pomagał twojemu przodkowi zrozumieć intencje ludzi wokół siebie. Biała informacja, żółty cel do likwidacji, czerwone żołnierze. Świetnie. Niebiescy sojusznicy. Pamiętaj, orli wzrok jest dostępny dopiero po pełnej synchronizacji. Fajnie. Pamiętaj, że postępowanie zgodne z kodeksem asasynów pomoże ci utrzymać stan synchronizacji. Kodeks składa się z trzech nakazów. Po pierwsze, nie krzywdzić niewinnych. Po drugie, działać w tajemnicy. Po trzecie, nie zdradzić organizacji. Utraconą synchronizację możesz odzyskać, doświadczając kluczowych momentów życia twojego przodka lub postępując zgodnie z kodeksem. Udało ci się ukończyć szkolenie. Jej! Nastąpi teraz wczytanie najbardziej stabilnego obszaru pamięci. Udało mi się ukończyć szkolenie. Brawo. Dobra, rodziska, to będzie koniec pierwszego odcinka. Biorę się za nagrywanie drugiego, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Zaczekaj, musi być inny sposób. Pa, pa. Słuchajcie się. On nie musi